Cześć i czołem, Kluski z Rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. Jeśli w dzisiejszym odcinku usłyszysz trochę kaszlu, to dlatego, że w końcu po dwóch latach, ponad dwóch latach od początku pandemii dopadła nas korona. Siedzimy więc z mężem w domu i licytujemy się, kto kaszle głośniej. I chociaż ja siebie mogę wyedytować w programie do edycji audio, to jest szansa, że mój mąż zakłóci nam nagranie. Wybaczcie. Dzisiejszy odcinek będzie o domach i mieszkaniach. Jeśli jesteście ze mną od samego początku, czyli od roku 2017, to jest szansa, że już słuchałaś odcinka o mieszkaniach w Polsce. Wtedy jednak jakość dźwięku mojego podcastu i moja umiejętność opowiadania były na trochę niższym poziomie. Poza tym trochę się też zmieniło. Mam więcej materiału i postanowiłam opowiedzieć Wam trochę więcej o polskiej architekturze i polskich mieszkaniach. Będzie jak zwykle trochę historii, bo to wydaje mi się być bardzo ciekawe, ale też trochę informacji na temat współczesnych mieszkań Polaków. No to co? Zaczynamy! Na początek przenieśmy się do wieku XVI-XVII. Rycerze już nie musieli brać udziału w walkach dla króla. Armia pracowała za pieniądze, więc polscy szlachcice mogli wyprowadzić się z zamków i zamieszkać na wsi. Posiadali zwykle jakieś tam tereny, mniejsze lub większe, i mogli zostać rolnikami. No, nie konkretnie rolnikami, bo sami nie pracowali w polu. Od tego mieli chłopów, którym nie płacili i którzy żyli w tragicznych warunkach. Właściwie to byli niewolnikami. Osiadali na wsi i cieszyli się kontaktem z naturą. Jeśli któryś z nich miał trochę więcej pieniędzy, to mógł sobie wybudować dworek. Dworek pochodzi od słowa dwór. I to słowo być może już znacie, bo obecnie podstawowym znaczeniem jest przestrzeń na zewnątrz domu. Ale dwór znaczy też siedziba króla lub księcia, ludzie otaczający króla lub księcia, otwarta przestrzeń na zewnątrz domu, albo też majątek ziemski z domem i zabudowaniami. I właśnie o tym mówimy, o dworze w kontekście domu, razem z ogrodem, parkiem, innymi budynkami, których właścicielem był szlachcic. I taki dworek miał dosyć specyficzną budowę, bo zwykle był na planie prostokąta i wejście do tego dworku było od dłuższej strony. Po środku dłuższej ściany znajdował się taki portal i mógł być albo zamknięty i wtedy to był taki ganek albo sień. Wchodziło się po schodkach do ganku, do sieni, do takiego przedpokoju. Dzisiaj mówimy przedpokój. Albo był to takie coś jak patio albo weranda,
otwarte na podwyższeniu, czyli trzeba było wejść po schodkach, i otoczone kolumnami. Te kolumny przy wejściu są trochę takim symbolem szlacheckiego dworku. Zwykle pokoje w dworku były dość duże, musiały tam się znajdować ciężkie drewniane szafy, na ścianach były portrety przodków albo poroża zwierząt, które szlachcic upolował na polowaniu. Mogły to być też takie kobierce, czyli dekoracyjne dywany, albo broń. Typową polską bronią, typową bronią szlachcica była szabla. Oprócz tego był zawsze też okrągły drewniany stół, a obok niego krzesła i lub kanapa. Do ogrzewania takiego dworku używane były albo kominki, albo piece. Często były one też dekoracyjne, oczywiście o ile nasz szlachcic miał pieniądze. Na przykład nie przegrał swojego majątku w karty, tylko był dobrym gospodarzem, zarabiał pieniądze i mógł kupić sobie i swojej rodzinie trochę lepsze wyposażenie dworku. W takich dworkach bogate, inteligenckie albo ziemiańskie rodziny mieszkały jeszcze przed II wojną światową. Nawet w trakcie II wojny światowej, co niektórzy mieli szczęście ukrywać się albo spokojnie spędzić wojnę właśnie dlatego, że ich dworek znajdował się daleko od dużego miasta i mało kto się nim interesował. Taki dworek mamy często w literaturze polskiej, właśnie jako taką siedzibę artystyczną, inteligencką, ludzi z wyższych sfer. Na przykład dworek mamy opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz to jest polska epopeja, czyli najważniejsza polska książka. Jest bardzo patriotyczna, jest napisana w bardzo specyficzny, unikalny sposób. Jest napisana wierszem i opowiada historię najazdu na dworek. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły, czym były najazdy, ale właśnie rodzina Sopliców, rodzina głównych bohaterów, mieszkała w takim pięknym dworku z ogrodem. Dworek szlachecki pojawia się też na przykład w pornografii Witolda Gombrowicza, gdzie inteligencka rodzina żyje sobie w trakcie wojny, wchodzi w jakieś kontakty z nazistami, z Niemcami, ale próbuje właśnie żyć swoim życiem w zamknięciu, w odizolowaniu od wojny, która dzieje się na zewnątrz. Więc można powiedzieć, że ten dworek był takim schronem od problemów otaczającego świata. Bardzo często wokół takich dworków były piękne ogrody i parki. Często taki dworek otaczały topole albo lipy, albo wierzby. Są to takie symboliczne polskie drzewa. Może jeszcze dęby. I może dlatego, że ten dworek jest związany z taką ideą polskości i dużo ludzi ma taki sentyment do dworku szlacheckiego, dworku z czasów, kiedy Polska była bardzo dużym i ważnym krajem, to w latach 90. po transformacji wielu ludzi wzbogaciło się i postanowiło zbudować sobie dworki. Oczywiście nie każdego było na to stać, ale jeśli ktoś miał więcej pieniędzy i miał taką ułańską wyobraźnię, mówimy, że wielką wyobraźnię, może megalomanię, to budował sobie właśnie dworek i zatrudniał ogrodnika, żeby odtworzył mu taki szlachecki park. Obecnie jest to uznawane jako kicz. Już od kilkunastu lat dworki są passé. Ale pamiętam, że kiedy w latach 90. jeździliśmy do większego miasta, do Lublina, to po drodze można było zobaczyć kilka takich budowli w stylu szlacheckim i dobrze pamiętam, też był jeden zamek,
ktoś zbudował sobie zamek z wieżyczkami. Ten zamek był pomalowany na różowo i pamiętam, że rodzice mówili mi, że mieszka tam jak jakiś romski celebryta, bo w tamtych czasach bardzo były popularne zespoły muzyczne cyganów. Cygańska muzyka była uznawana za bardzo radosną, pozytywną, więc dużo ludzi tego słuchało. I ta elita muzyczna mogła sobie zbudować pałac czy zamek. Oprócz tego w tamtych czasach w ogródkach przed domami roiło się od krasnali, czyli takich gipsowych, kolorowych gnomów. Obok gnomów były też żyrafy, słonie, domki i inne gipsowe, kolorowe figurki. To dlatego, że Polacy, którzy pracowali w Niemczech, przywieźli stamtąd ten trend. Już na szczęście go nie ma. Do dzisiejszych czasów zachowało się kilka dworków, które możecie zwiedzić, kiedy będziecie w Polsce. Do takich najpiękniejszych czy najbardziej interesujących należy na przykład dworek, w którym wychował się Fryderyk Chopin w Żelazowej Woli pod Warszawą. Jeśli jesteście w regionie Krakowa, to możecie sobie skoczyć, czyli pojechać na krótką wycieczkę, na przykład do Tomaszowic. To jest 14 km od Krakowa i znajduje się taki ładny, 17-wieczny dworek z parkiem, w którym organizowane są różne imprezy kulturalne. Ja tam byłam kilkanaście lat temu na jakiejś wystawie sztuki i pamiętam, że zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. Innym takim dworkiem też w okolicy Krakowa jest dworek w Modlnicy, gdzie możecie podziwiać ogród w stylu włoskim. Nie wiem, co znaczy ogród w stylu włoskim. Może mają tam lawendę albo rozmaryn. Albo koper. W każdym razie, zachęcam Was do wizyty w dworkach, szczególnie wiosną, w maju lub w czerwcu, kiedy wszystko kwitnie i te wszystkie kwiaty robią naprawdę duże wrażenie. Innym elementem architektury polskiej, który właściwie nie jest elementem architektury polskiej, ale raczej europejskiej, są kamienice. Kamienice, czyli takie kilkupiętrowe, miejskie budynki, znajdujemy je najczęściej na Starym Mieście, otaczają rynki i obecnie mają bardzo interesujące, kolorowe fasady. Albo jak mówimy po polsku często, elewacje. I chociaż myślicie, że elewacja ma coś wspólnego z wysokością budynku, to po polsku elewacja jest właśnie ozdobieniem, dekoracją fasady budynku. I kamienice mają bardzo często wiele dekoracyjnych elementów. Mogą to być jakieś płaskorzeźby, mogą być to jakieś popiersia albo twarze różnych zwierząt albo ludzi, dekoracyjne portale, czyli wejścia do bramy. Trudno powiedzieć, która kamienica jest najpiękniejsza. Pewnie każdy, kto interesuje się architekturą, ma jakąś ulubioną. Kilka natomiast jest najsławniejszych. I ponieważ ja mieszkałam w Krakowie, chyba najwięcej wiem na temat kamienic z Krakowa. A więc na rynku znajdzie się kamienicę, która nazywa się Pod Baranami. Kamienica Pod Baranami. Taka dziwna nazwa pochodzi od tego, że dawniej budynki, domy, kamienice nie miały numerów, więc żeby podać komuś adres, trzeba było wymyślić jakiś inny sposób. Każda kamienica miała jakieś rzeźby, jakieś rysunki i właśnie na przykład ta kamienica, o której mówię, miała na elewacji dwa barany, czyli owce, połączone głową. Nad wejściem znajdowały się dwa barany połączone głową. Więc wszyscy po prostu mówili, że spotykamy się pod baranami.
Ta kamienica należała do wielu bogatych ludzi, bo wiadomo, kamienice na samym rynku nie były tanie. Miała różne funkcje w różnych wiekach, w różnych latach, ale najsławniejsza stała się w XX wieku. Mniej więcej od lat 60. w jej piwnicach zaczęły odbywać się różne koncerty, wernisaże, spotkania kulturowe. Spotykało się tam środowisko piosenkarzy, artystów. Właśnie tam pojawiły się takie talenty jak Ewa Demarczyk czy Grzegorz Turnał. To są bardzo znani polscy piosenkarze, którzy śpiewali takie liryczne, poetyckie piosenki. Jeśli będziecie w Krakowie i będziecie chcieli odwiedzić piwnicę pod Baranami, to jest duża szansa, że akurat traficie na jakiś mały koncert albo recital, albo ktoś będzie czytał poezję. Inną taką kamienicą w Krakowie, która ma ciekawą nazwę, jest kamienica pod śpiewającą żabą. Ta kamienica znajduje się na ulicy Retoryka i powstała w XIX wieku. Została zaprojektowana przez architekta Teodora Talowskiego, który jest autorem kilku kamienic na tej samej ulicy. Ale jej nazwa pochodzi od tego, że tam, gdzie teraz mamy deptak, chodnik, którym mogą chodzić piesi, przy ulicy Retoryka, płynęła rzeka. Płynęła taka mała rzeczka i rechotały w niej żaby, śpiewały w niej żaby, więc mieszkańcy kamienic mogli je usłyszeć. Potem tę rzekę zasypano i utworzono na niej właśnie chodnik. Jeśli będziecie przechodzić tą ulicą, ulicą Retoryka, to popatrzcie do góry i na pewno znajdziecie figurkę żaby, która gra na mandolinie albo na gitarze. Trudno powiedzieć, co to jest. Obecnie raczej mały procent Polaków mieszka w kamienicach. Mieszkania w kamienicach są specyficzne. Owszem, można kupić takie mieszkanie z drugiej ręki, chociaż ta fraza z drugiej ręki to tutaj trochę nie ma sensu, powinno być raczej z 50 ręki. Ale te budynki są stare i nawet kiedy są porządnie wyremontowane, to jest szansa, że ich plan nie odpowiada współczesnym potrzebom. Na przykład zdarza się, że takie wielkie mieszkania w kamienicach zostały podzielone na pół, na trzy i tak dalej. I z tego powodu układ pomieszczeń jest dziwny. W kamienicach znajdziemy bardzo często pokoje przejściowe. To znaczy, żeby przejść do jednego pokoju, trzeba przejść przez inny pokój. No i taki pokój przejściowy może być salonem, ale raczej nie będzie sypialnią. Bardzo często też jest tak, że pomieszczenia, w którym są kuchnia i łazienka, zostały jakoś tak sztucznie wydzielone, że na przykład nie mają okna albo są daleko od ogrzewania. Ponad 10 lat temu mieszkałam w takiej kamienicy, gdzie właśnie łazienka kompletnie nie miała ogrzewania. A to dlatego, że jedynym ogrzewaniem w tym mieszkaniu były piece na węgiel, które stały tylko w dwóch pokojach. Reszta mieszkania? No cóż, zimą trzeba było tam nosić kurtkę. A jednak znajdują się amatorzy mieszkań w kamienicach. Może dlatego, że pokoje są bardzo duże i mają bardzo wysokie sufity i wielkie okna. Więc jeśli ktoś potrzebuje przestrzeni i cierpi na klaustrofobię, no to mieszkanie w kamienicy może mu się spodobać. Poza tym faktycznie w kamienicy czuć ducha historii. Ktoś, kto lubi myśleć o tym, że w moim mieszkaniu mieszkały pokolenia innych ludzi, że działy się tutaj różne rodzinne sceny. Ktoś się oświadczył, ktoś się urodził, ktoś umarł. Na środku pokoju, w którym jest moja sypialnia. No, niektórych to kręci. Mnie
osobiście nie bardzo. Nawet piękne parkiety na podłodze chyba nie przekonałyby mnie do tego, żeby znów zamieszkać w kamienicy. Przenieśmy się teraz w czasie do XX wieku, do początku XX wieku. 75% Polaków w 1920 roku mieszkała na wsi. Tylko 42% miało w domu jakiekolwiek instalacje. Oczywiście mówię tu o kanalizacji, wodzie, elektryczności. Nie o internecie oczywiście, bo go nie było. W tym czasie w miastach budowało się dużo nowych kamienic. Był taki boom gospodarczy, mówiłam wam o tym w poprzednim podcaście, że napłynęły inwestycje z zachodu, bogaci ludzie stali się bogaci, a biedni byli dalej biedni. I ci bogaci budowali sobie kamienice albo jakieś modernistyczne domki. W następnych latach było trochę więcej ludzi miało wodę, kanalizację i elektryczność, ale po wojnie 1/4 mieszkańców Polski nie miała stałego miejsca zamieszkania. Praktycznie była bezdomna, przemieszczała się z miejsca na miejsce. W latach 50. zaczęło się odbudowywanie Polski. Ponieważ tak wielu ludzi potrzebowało nowych mieszkań, a pieniędzy wcale nie było dużo, Polacy budowali szybko i tanio. Często budowali budynki kilkupiętrowe, bez windy, z jedną łazienką na korytarzu i czasami ta łazienka wcale nie przypominała naszej współczesnej łazienki, bo na przykład zamiast sedesu miała tylko dziurę w podłodze. W kuchni nie było miejsca na nic, a na pewno nie na lodówkę. Poza tym lodówki w Polsce zaczęto produkować dopiero w 1956 roku. I z tego powodu w wielu tych budynkach z tamtych czasów zamiast otwartej kuchni znajdują się takie małe pomieszczenia, które miały służyć jako spiżarnie, chłodne spiżarnie gdzieś na rogu budynku. Potrzeb nowych budynków było dużo. Zaczęły powstawać takie plany jak Mokotowska Dzielnica Mieszkaniowa, inaczej MDM, czy Nowa Huta, w której miało mieszkać aż 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały bloki z wielkiej płyty, takie wielkie gmachy, w których każde mieszkanie było takie same, każdy blok wyglądał tak samo. Miały małe okna, szare elewacje, no i były po prostu brzydkie. A mimo to w latach 60. już tylko 52% Polaków mieszkało na wsi. Chociaż na wsiach na przykład można było mieć prywatny dom. Te domy najczęściej wyglądały jak idealnie równe kostki. Jak sobie wyobrazicie kostkę do gry na przykład? Takie kwadraciaki. To dlatego, że wtedy po prostu było najłatwiej dostać akceptację planu właśnie takiego prostego domku. Poza tym materiały na wykonanie takiego domu też były najłatwiejsze do otrzymania. W tamtych czasach na przykład bardzo trudno było dostać cegłę. Ludzie czasami zbierali materiały na budowę domu przez kilkanaście lat. Nie dlatego, że nie mieli pieniędzy, ale dlatego, że nie mogli jej kupić. Do dzisiaj na wielu wsiach stoją właśnie takie kostki, takie kwadraciaki, szare, brzydkie, ale ostatnio wielu ludzi zaczęło je kupować, remontować i zmieniać na coś bardziej modernistycznego, dodawać na przykład jakąś przybudówkę, jakiś salon albo taras, płaski dach zaczęto wykorzystywać jako dodatkowy ogródek albo dodatkowy taras. Kiedyś ten płaski dach kwadraciaka był jedną z jego największych wad, bo w zimie trzeba było go odśnieżać. Kiedy padało dużo śniegu,
ciężki śnieg osiadał na dachu, no i stwarzał ryzyko, że zawali się do środka i będzie katastrofa. Obecnie też trzeba go odśnieżać, ale jakoś ludzie mają więcej motywacji, żeby to robić, kiedy mają tam na przykład meble ogrodowe, parasol czy trawnik. W latach 70., a więc w epoce, kiedy sekretarzem partii był Edward Gierek, który zdecydował się rozwinąć polską gospodarkę za pomocą kredytów zagranicznych, powstały nowe plany budowlane. Niektóre z nich miały być rewolucyjne. Takim najbardziej rewolucyjnym planem było stworzenie 4 wielkich osiedli nowych bloków. Ostatecznie zrealizowano tylko jeden. I było to w Zamościu. Jeśli słuchasz mnie po raz pierwszy albo po prostu nie wiesz, kim jestem, pochodzę z Zamościa. To jest takie małe miasto blisko granicy z Ukrainą. Jeśli ktoś je odwiedza, to zwykle spaceruje po rynku, może idzie na wycieczkę z przewodnikiem, który opowiada ciekawą, międzynarodową, wielokulturową historię miasta, ogląda śliczne kamienice i jedzie do domu po jednym dniu. I pewnie jeszcze nie było turysty, który poszedł na osiedle Nowe Miasto 2. Budowa tego osiedla zaczęła się w 1974 roku. Na terenie 50 hektarów powstało 6 kolonii, 6 segmentów, czyli 6 takich małych osiedli albo sąsiedztw. Każdy z nich miał punkt centralny, czyli wieżowiec, budynek z 8-10 piętrami, z windą. Kiedy byłam dzieckiem, wydawało mi się, że te wieżowce są ogromne. A teraz mieszkam na 22 piętrze w Dubaju i wydaje mi się to być dziwne. No ale ten wieżowiec był tym punktem centralnym, a dookoła niego znajdowały się mniejsze bloki. Bloki 3 lub 4-piętrowe, które były ze sobą połączone i tworzyły pewnego rodzaju labirynt. Po środku osiedla znajdowały się różne skwerki i placyki, które wyglądały bardzo pięknie wiosną, bo miały ciekawe rośliny. A poza tym mieszkania na parterze też miały wydzielone małe ogródki, które otaczały betonowe balustrady, betonowe barierki. Każdy mieszkaniec parteru mógł sobie na przykład uprawiać tam warzywa albo kwiaty, no i wyglądało to dosyć fajnie. Jak dla mnie, najciekawszym elementem tego osiedla był sposób przemieszczania się po nim. Bo samochody mogły po nim jeździć specjalnymi wąskimi uliczkami, obok których nie było chodników, bo chodniki były wyżej i piesi mogli przechodzić przez osiedle dzięki tunelom. Tunele były pod budynkami, ale nie tak kompletnie pod ziemią, ale jakby na poziomie piwnicy. Albo mogli przechodzić przez wiadukty, a więc takie mosty dla pieszych nad ulicami. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, musiałam właśnie przejść praktycznie przez całe to osiedle i pamiętam, że była dla mnie to wielka frajda, bo zawsze wydawało mi się, że idę labiryntem przejści podziemnych, wiaduktów, labiryntem korytarzy między blokami, między żywopłotami i tak dalej. W czasach, kiedy to osiedle było budowane, było ono naprawdę wyjątkowe. Jeśli teraz pojedziecie do Zamościa i zobaczycie to osiedle, pójdziecie na spacer tym osiedlem, to możecie sobie na pierwszy rzut oka pomyśleć, że to jest takie typowo socrealistyczne osiedle. Osiedle, które kiedyś było pokryte azbestem, zbudowane z wielkiej płyty, kilka lat temu ocieplone styropianem i pomalowane na delikatny pastelowy kolor. No tak, ale w czasach, kiedy to osiedle było budowane, było naprawdę unikalne, nowe. Nie dość, że miało właśnie ten system przejść,
dzięki którym na przykład dzieci idące do szkoły nie musiały iść ulicą, miały jedno miejsce parkingowe na każde mieszkanie, co było naprawdę unikalne, bo w Polsce zwykle było jedno miejsce parkingowe na 3 mieszkania. Miały większe kuchnie, miały mieszkania parterowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, miały właśnie te przydomowe ogródki na parterze, a na tych skwerach lub dziedzińcach często znajdowały się małe budynki, w których były różne punkty usługowe. Na przykład na osiedlu, przez które przechodziłam do szkoły, znajdowała się osiedlowa biblioteka. To jest takie miejsce, do którego zawsze wracam we wspomnieniach i dobrze pamiętam wiecznie niezadowoloną panią bibliotekarkę, która już nie wiedziała, co mi polecać, bo Paulina, przeczytałaś już wszystkie książki dla dzieci, nie powinnaś wypożyczać romansów. Jeśli chodzi o wyposażenie tych mieszkań, to też było lepsze od standardowych bloków komunistycznych w Polsce, ponieważ ten projekt był takim oczkiem w głowie Gierka i wszystkie materiały jako pierwsze właśnie były kierowane do Zamościa, do osiedla Nowe Miasto 2. Obecnie to osiedle już się trochę zestarzało. Nie jest aż takie atrakcyjne, jak super nowe osiedla, zamknięte, strzeżone i tak dalej, ale w dalszym ciągu mieszkańcy bardzo sobie cenią mieszkania tam. Większość z nich wcale nie chciałaby się wyprowadzać i twierdzą, że przez te wszystkie lata ten układ osiedla bardzo sprzyjał tworzeniu więzi międzyludzkich, rozwijaniu przyjaźni, znajomości i poczuciu bezpieczeństwa. Także jeśli będziecie kiedyś w Zamościu i szczególnie jeśli będziecie w Zamościu wiosną lub latem, to idźcie na spacer i pooglądajcie sobie ten PRL-owski fenomen architektoniczny. A teraz możemy porozmawiać o współczesnych polskich mieszkaniach. Jak wcześniej powiedziałam, raczej mało ludzi chce mieszkać w kamienicach z powodu kosztów remontu, z powodu niefunkcjonalnego planu mieszkania. Poza tym w centrum miast jest głośno, jest tłoczno, nie ma miejsc parkingowych, są ogromne korki, więc jeśli kogoś na to stać, chętniej przeprowadza się na przedmieście. Obecnie w miastach mieszka 34,4% Polaków. Na przedmieściach wielkich miast i w małych miasteczkach mieszka 24,4% Polaków, a na wsi 41,1%. To znaczy, że dużo więcej Polaków mieszka na wsi niż generalnie średnio w Europie. Bo średnia europejska mówi, że w dużych miastach mieszka 42% Europejczyków, na przedmieściach i w małych miasteczkach 31%, a na wsi 27%. Takimi fenomenami europejskimi są Malta, gdzie 90% mieszkańców mieszka w mieście, i Litwa, gdzie 54,3% mieszkańców mieszka na wsi. Myślę, że teraz, kiedy tak wiele osób może pracować zdalnie, chętnie ucieka z dużego miasta. Także dlatego, że ceny nieruchomości w miastach są bardzo wysokie i bardzo podrożały w ciągu ostatnich 10 lat. Ostatnie 10 lat to był taki naprawdę duży boom na rynku nieruchomości. Ceny bardzo poszły w górę, a coraz więcej Polaków mogło kupić mieszkanie za gotówkę albo za mały kredyt hipoteczny. To był naprawdę taki duży fenomen. I z tego też powodu ludzie, których nie stać było konkurować z tymi bogatymi Polakami, chętniej wyprowadzali się na przedmieścia. Jeśli ktoś mieszka w takim małym mieście albo w okolicach małego miasta, jak na przykład mój Zamość, to dla niego dużo bardziej naturalne będzie zbudowanie domu. To jest taki popularny, no nie wiem, fenomen, zjawisko, że ludzie po prostu kupują działkę,
kupują projekt od architekta, wynajmują ekipę budowlaną i po prostu stawiają sobie dom, budują sobie dom. I kiedyś te domy wyglądały trochę inaczej. Kiedyś każdy dom musiał mieć piwnicę, musiał mieć strych, musiał być bardzo duży. Obecnie domy już nie muszą mieć piwnicy, mają od 100 do 150 metrów kwadratowych. Zwykle nie mają też strychu, bo okazuje się, że coraz więcej Polaków myśli nie tyle o ekologii, co o oszczędności. Jeśli mieszkamy w mniejszym domu, wydajemy więcej pieniędzy na nowoczesne rozwiązania grzewcze, na przykład panele słoneczne albo ogrzewanie podłogowe, to jest dla nas ważniejsze niż przestrzeń, niż jak duży będziemy mieć dom. 55,5% Polaków mieszka w domu jednorodzinnym. Reszta albo w mieszkaniach, albo właśnie w mieszkaniach w kamienicach. Raczej nie w domach szeregowych. To, co widzimy na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii, domy, które są ze sobą połączone, to praktycznie nie funkcjonuje, nie istnieje w Polsce. Istnieje, ale jest to marginalne. Co ciekawe, aż 92% Irlandczyków mieszka w domach wolnostojących. Szok. Dla mnie to jest naprawdę zaskakujące i chciałabym zobaczyć takie irlandzkie miasto domków jednorodzinnych. Kiedy robiłam badanie, robiłam research do tego odcinka, bardzo się zaskoczyłam, czytając, że 3/4, 75% Polaków mieszka we własnościowym domu, to znaczy są właścicielami domu i nie mają kredytu hipotecznego. Aż 75% Polaków. Czy to znaczy, że tak dużo Polaków nie musi płacić czynszu albo raty kredytu? Niewiarygodne. Średnia unijna to 43%. W Rumunii aż 95,3% mieszkańców nie ma hipoteki. Ma mieszkanie albo dom własnościowy. Najwięcej mieszkań w Europie wynajmuje się w Szwajcarii, bo aż 57,5%. No nic dziwnego. Kogo stać na zakup nieruchomości w Szwajcarii? Teraz to już chyba nikogo. Pamiętam, że miałam kiedyś studenta, który pracował w Szwajcarii, ale kupił sobie dom we Francji, na granicy francusko-szwajcarskiej, właśnie dlatego, że było dużo, 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 dużo taniej. Do innych ciekawych informacji, które znalazłam, należy na przykład taka, że w Polsce jest mało mieszkań. Na 1000 mieszkańców w Polsce przypada 386 mieszkań, średnia unijna to 435 mieszkań, a na przykład w Portugalii jest to 581 mieszkań. Deweloperzy budują i budują dużo. Pojawia się w Polsce coraz więcej nowych osiedli. Widać, jak na oczach rosną te mieszkania, jak grzyby po deszczu. Ale najwidoczniej to jeszcze nie wystarcza. I znowu, myślę, że teraz, w ostatnich latach, to zapotrzebowanie na mieszkania może być trochę mniejsze. Właśnie dlatego, że Polacy przeprowadzają się na wieś. Ostatnie lata pokazują, że przestaliśmy przyjeżdżać ze wsi do miasta. Coraz częściej wyprowadzamy się z miasta na wieś i może tam budujemy domy. Ta statystyka jednak może być trochę nie do końca uczciwa, bo w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy w innych bardziej turystycznych krajach powstaje wiele mieszkań dla turystów. Co oznacza, że mieszkańcy dalej mają problem ze znalezieniem mieszkania z w miarę sensownym czynszem, prawda? No i ostatnia informacja statystyczna, która może Cię zainteresować, może być tak szokująca dla Ciebie jak dla mnie, jest to, że 43,9% Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszka z rodzicami.
A więc nawet jeśli mieszkamy w domu własnościowym, jeśli nie mamy kredytu hipotecznego, to może dlatego, że po prostu nie stać nas wziąć ten kredyt i kupić sobie własne mieszkanie. Nie wiem, możesz to interpretować jak chcesz. Ja tylko dodam jeszcze na koniec, że polskie współczesne mieszkania, współczesne polskie mieszkania są coraz ładniejsze i coraz funkcjonalniejsze, według mnie. Coraz częściej mamy otwartą kuchnię, na przykład kuchnię z wyspą. Niektórym się to podoba, innym nie, ale mamy też salon, który pełni funkcję salonu, podczas gdy w mieszkaniach komunistycznych najczęściej salon był jednocześnie sypialnią rodziców, pokojem gościnnym, jadalnią, miejscem pracy, miejscem dla dzieci do odrabiania lekcji. Był wszystkim. A sypialnie czy pokoje dzieci były po prostu miniaturowe. Obecnie od tego się odchodzi. Mamy mniej pokoi, ale te pokoje są większe. Każdy z nich ma okno. Bardzo często w polskich mieszkaniach znajdziecie osobną łazienkę i osobną ubikację. Na nowych osiedlach mieszkania mają też większe balkony niż kiedyś. Dawniej bywało tak, że balkony na osiedlach z wielkiej płyty były tak małe, że na przykład nie można było tam postawić nawet krzesła. Czasami było tak, że była tylko barierka i się otwierało drzwi i nie można było zrobić nawet kroku. Oczywiście to zależało od konkretnego budynku, ale te mieszkania były naprawdę dużo mniej komfortowe. Obecnie mamy mniej pokoi, a więcej przestrzeni. I chyba nie można powiedzieć o jakimś konkretnym polskim stylu wystroju mieszkania. Polacy lubią rośliny, lubią kwiaty, lubią IKEA, ale nie ma jednolitego nurtu, który można by było nazwać polskim. Jeśli myślisz inaczej, jeśli zauważyłaś albo zauważyłaś jakieś konkretne elementy polskiego stylu, to zostaw mi komentarz albo napisz mi wiadomość, na przykład na Instagramie. Znajdziesz mnie na Instagramie jako małpa polski podkreśnik daily. Chcę cię też bardzo serdecznie zaprosić do udziału w spotkaniach naszych klubów. Klubu dyskusyjnego, klubu gramatycznego i klubu leksykalnego. Spotykamy się w każdy weekend, a informacje na temat dat i tematów znajdziesz na mojej stronie www.polskidaily.eu. Jeśli zapiszesz się na moją stronę, na subskrypcję Basic albo Premium, co tydzień będziesz też dostawać dwujęzyczny e-mail po polsku i po angielsku na temat polskiej kultury, polskiej historii, języka polskiego i różnych tematów związanych z Polską. Wiem od kilku subskrybentów, że właśnie te dwujęzyczne e-maile podobają im się najbardziej i często drukują je, pracują z nimi i uczą się z nich polskiego. Także jeśli ty też chcesz dostawać regularną porcję wiedzy na temat Polski, to zapisz się na moją stronę. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie do końca i do usłyszenia wkrótce. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia.